Cześć, witajcie na tym kanale. W kolejnym odcinku F1 2018. Kolejny dzień mistrzostw. A będzie to dziś wyścig Grand Prix Wielkiej Brytanii. No, trochę było przerwy od ostatniego wyścigu. No, miałem trochę roboty z innymi grami oraz jakieś tam inne obowiązki. Także dziś sobie zagram kolejny wyścig. O, Wielka Brytania, krótkie kwalifikacje, moja pozycja w rankingach to szóste miejsce, Fernando Alonso, McLaren. Dobra, kontynuujemy mistrzostwa. Time once again then for qualifying here at Silverstone. Tak, zaczynamy w deszczu. A tight contest for pole position. Tor Silverstone. So, could be a taste. Zobaczmy. Jeszcze szczegóły ustawienia już tam mam wpisane. Konfiguracja. Wczytaj ustawienia bolidu. A, tu jest, dobra, Wielka Brytania. Okej. Okay. Track is wet right now. Feel your way around the conditions before you start pushing the car. Szkoda, że w deszczu, a widzę, że na opony niebieskie, czyli dosyć ulewa. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No, akurat Silverstone to sporo znam. No, bardzo, nawet dobrze. Tylko wiadomo, w deszczu się trochę inaczej jeździ. Powiedzmy pierwsze okrążenie tak na luzie. Zobaczmy, jak to się będzie zachowywać bolid. No, nie jest łatwo. Co do F1, w tym weekend nie ma żadnego wyścigu. No ale to już wiadomo chyba, kto patrzy na F1 na wyścigu, to chyba już wie, że Hamilton ściągnie piąte mistrzostwo. Chyba już nie ma żadnych szans Vettel, aby coś zrobić. Nawet nie wiem, czy jeszcze ma jakieś szanse matematyczne, można powiedzieć, żeby wygrać tam. No ale w tamtym roku, jak przegrał z Hamiltonem mistrzostwo, to ilość punktów, różnica, punktacja główna między nimi to była inna, no dużo mniejsza. Teraz chyba, ile, nie wiem, nie pamiętam, ale 50 punktów tam już jest. W ogóle tam się coś stało w ogóle w tym Ferrari od całego tego szefa, tej śmierci Marchione. Potem jeszcze, jak się dowiedział w ogóle Raikkonen, że ma przejść do Saubera. Trochę mnie wkurzył, bo mógł dalej, kurde, ścigać się na
pomagać temu Ferrari, temu Vettelowi też. No na to, jak to niektórzy mówią, że ma wyrąbane. No a na Mondzie, bo to widać, że ta ekipa Ferrari nie była zgrana. Tam był pierwszy błąd. Duży błąd popełnili. No, w przyszłym roku bardzo dużo Vettelowi kibicował. Być może nie tylko, bo... Aha, takie nowe wieści. Ostatnio to się słyszy właśnie w drużynie Williamsa, że nawet Sirotkin już nie jest pewnym kierowcą na sezon 2019. Ostatnio gadali, że George Russell już jest podstawowym kierowcą, że ma być. To się tak wszystko zmienia z tygodnia na tydzień. Nie wiadomo, kto tak naprawdę tam będzie jeździł, no bo mówią, że już teraz George Russell będzie pewniak, a drugi kierowca nie wiadomo, czy Sirotkin albo Kubica. Jakby jeździł w końcu tych Kubica, no to Kubica też będę nie kibicował, to na pewno. Niektórzy są już zrezygnowani, że on w ogóle ma jakieś szanse, no a ja tam do końca będę cały czas wierzyć w to. Że póki są szanse, to trzeba wierzyć. Jeszcze nikt nie powiedział, że nie będzie jeździć. Ja cały czas mówię z populację. Jak już wtedy powiedzą, że Kubica nie będzie jeździł, no to wtedy będzie wiadomo na 100%. Że trzeba wierzyć, na tym polega wiara. Na 10 miejscach na razie. We have two laps of fuel remaining. Jeśli chodzi jeszcze ten wyścig, co było ostatnio, to tam właśnie nabroił cały ten, no, Verstappen. No bo ja mówię, że mogę powiedzieć, że miał dwa przewinienia, to na Raikkonenie, a potem na Vettelu. Dużo ludzi mówi, że Vettel zrobił błąd, więc byłoby inaczej, nie zrobił żadnego błędu, była szansa, zrobiła się luka. No to wziął, skorzystał z tej luki i szansy, żeby po prostu go wziąć. Vettel już nie ma nic do stracenia, no trzeba ryzykować w takich momentach i próbować. I tak, Vettel trzymał się przy linii. Dobra, nie mogę gadać tak jak. Trzymał się przy linii, no to Verstappen mógł spokojnie też trzymać się po drugiej stronie, nie? Przy zewnętrznej linii. No ale on wziął i po prostu go przyciął, no. No widać, jak na niego skręcił. Znów go obróciło, no, Vettela. Ale ktoś tam mówi, że jest inaczej, no to nie się to zobaczy, dużo powtórek jest. Tam ewidentnie widać, no. Błąd wtedy zrobił Vettel na Mondzie. Bo tak samo Hamilton się wciskał, nie? Od drugiej strony. I Vettel wtedy zrobił to samo co Verstappen, ale pech chciał, że nie Hamiltona obróciło, tylko Vettela, no. Bo po prostu też mógł trzymać się ze swojego toru. No nie zrobił tego i go odwróciło, no. Max i tak ma szczęście, że on w ogóle dostał na 5 punktów. A czy 5 sekund kary. To było za mało.
Czy to co zrobił z Raikkonenem, to tam powinno być 10. Bo przewinienie jak cholera z jego strony. Nie dość, że przejechał ten tor, to jeszcze przybrał całe, wjeżdżając na tor, przybrał cały pas. Dobra, tu trzeba wjechać do garażu, bo koniec benzyny. Ile tam jeszcze nam zostało czasu? 6 minut. Dobra, wyjdź. No i tak to jest z tym wyścigiem, z tymi wyścigami. No. Our best lap so far is a 1:56.4. O, dobra, inna mieszanka. Wjedź na tor, zobaczymy teraz. Checks complete. We're ready. Dobra, opony zielone. Te przejściowe. No i jeszcze co w tym Ferrari, co się dzieje, tam jakieś mają, naprawdę mają problemy, bo to co robili na kwalifikacjach z tymi oponami, no to pożal się Boże. Taka drużyna jak Ferrari czy Mercedes, no nie mogą takich błędów robić. A Ferrari w ogóle w tym sezonie to dużo zrobił błędów. Można też powiedzieć, że niektóre momenty Fetelowi odebrali mu te niektóre punkty. Dobra, to ma 20 miejsce widzę. Ostatnio było miejsce na podium, na pierwsze. Może kwalifikacja mi dobrze poszło. Teraz będzie lipa. Dobra, trzeba zacząć się brać do pracy. Dwie sekundy lepiej. Jest ponad 3. No jest prawie 4. Sześć sekund lepiej.
Szósty. Ale się zapatrzyłem teraz na tor, a czy na ten wynik. Kurde no. Sorry, zacinanie zakrętów. Tu już prawie gorszy. Może jeszcze mi się uda zrobić na lekko na zielono. O, jest na zielono. No, teraz spieprzone okrążenie. Zostało 8 minut. No, zaraz koniec. Left of this rain, then we think it's gonna dry up. 10 minutes. 10 minut to będzie koniec kwalifikacji, chłopie. Kurde, musiałem brać paliwa, nie starczy, no. Dobra, koniec. 12 miejsce. No to będzie z czego startować. Raikkonen i Bottas na pierwszym. Hamilton dopiero na siódmym. Coś mu nie poszło. Ale nie ma deszczu, to dobrze. Nie, jest deszcz. Kurde, nie. A to na tamtym screenie było pokazane, że jest słonecznie. Dobra. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Kimi Räikkönen. Dobra, nie będziemy tym po pozycji pokazywać. Keep your eyes open on the run to turn one and keep it clean. We want to come out in one piece. A, miej szerokie, otwarte oczy. Strategia, pokaż mi to strategia.
wytrzymałość opon. Wszystko na niebieskie. A tutaj pokazuję, że będzie mniej deszczu potem. Tak od połowy wyścigu. Dobra, strategia wyścigowa, pokaż no. Konfiguracja, nie, to nie, 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 to nie. Przeedytuj. To zrobimy tutaj tak. Nie, nie o to mi chodziło. Tak na połowę, nie? No tak. Dobra. Wstecz. I wystartowali. Kurde, nic nie widać. Hamilton z Oconem przede mną, potem Vettel. Shit. Straszna ulewa. Trzyma się okrążeń. Leclerc. A za dużo, za mocno przejmowałem, bo on już goni. Widzę po znaczniku. Przerąbane, tak jechać. Raikkonen chyba pierwszy. Shit. Byłem, że dobrze tu kontrę trzymać, bo mi zarzuca tym dupą strasznie. O, tu jest właśnie ten moment znów kolejny. Nie no. Muszę się przesunąć trochę.
Nie, czy będę w ogóle miał szansę być poniżej 10. Mnie dościgają. Definitely think we need to stay on this tire a bit longer, but there's no question that the track is drying. We might be in a position to change soon. Okay, okay. Nie mogę uciec od nich, no. Cały czas mam ten ogon. Teraz uwaga, zielona flaga. Green flag, green flag, we're racing again. O, Stroll odpada. We're expecting you in around 2 laps and we'll be putting you on the intermediate tires. No, nie ma ich tu, którym uciekłem. To trzeba było ich pogonić. To są przede mną. No i jest dupa. Już jest Verstappen za mną. Skąd się tutaj wziął? Dobra, nie będę robić tej powtórki już. Tu trudno, straciłem pozycję to. We're trailing our teammate by 15.3 seconds. Nie jest mi to naprawdę łatwo w tym deszczu jechać. Ja czy tak nie jechałem innym bolidem w takiej pogodzie, czy jest lepiej, czy tak samo. Our gap to the car in front is 2.4
3.2 seconds. Check your MFD for a new strategy option. Copy. Aye, 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 aye. Straszne, straszne mam problemy w tej pogodzie, no. Ajajajajajajajaj, co tu się dzieje? A new strategy is available on the MFT. Confirmed. Gap ahead is 7.9 seconds. Bóg mnie tu teraz ściągło. Kurde. Mi się nie uda chycić chyba tamtych kierowców, to nie ma szans. Taką jazdę na tutaj teraz pokazuje, to jeszcze Van Dorn mnie teraz już dołączył. Our gap behind is 14.0 seconds. Dobra, zjadę tego pit stopu. Check your MFD for a new strategy option.
cars are coming in for inters. It's touch and go, but could be worth the risk. We'll be ready if you want to box. Zobaczymy, co coś lepiej mi się pojedzie. Bo dalej takie dziadostwo, nawet mi się nie chce gadać. Pięć okrążeń. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Szkoda tego toru na tej pogodzie, przynajmniej dla mnie, bo moja jazda to jest typowa totalny nop. Na sucho to było całkiem dobry wynik. The car in front is 11.3 seconds. We have 5 laps of fuel remaining. Gap to teammate ahead is 35.6 seconds.
Tak już pewnie zostanie. Niestety nie nudny odcinek dziś. Chyba mój najgorszy przejazd. Tam też było wcześniej w deszczu, ale to chyba tak dziadostwo mi nie poszedł jak tutaj. Pewnie też problem jest z tymi ustawieniami. You're doing well out there. Keep it up. We're looking at about 10 more minutes of rain. Ten boli po prostu mi się ślizga na tej ulicy. There's 3 laps of fuel remaining. There's only 1 lap of fuel remaining. No jak dla mnie to jest po wyścigu. Czyli jakby nie Lance Stroll
chyba ma dyskwalifikację, także byłbym chyba pewnie ostatni. This is your final lap of the race. No i Raikkonen wygrał, dlatego robił tam te swoje czasówki o lepsze okrążeń. Kurde, ani jednego punktu nie zdobymy, no. The gap to the car ahead is 11.9 seconds. W ogóle wyścig w F1, bo Alonso też już tam coraz to gorsze te wyścigi ma. Kiedy jeszcze wcześniej kończył 7, 8, 10, teraz wszystko na samym końcu prawie. O, 19 miejsce, ja pierniczę, nie. No za nop. A great win then for the Maranello team today. So, here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again. Co tam będzie za następny wyścig, ale to już w kolejnym odcinku. O, teraz ranking mój, miałem siódme, a dalej jestem na siódmym. Albo było szóste. Ricciardo. No ale tutaj, no na trzecie miejsce na pewno nie ma szans, to jest na czwarte pewnie też nie. Ja mogę zrobić w tym sezonie co najmniej piąte. Znaczy co najwyżej piąte chyba, chciałem powiedzieć. Dobra. Niemcy, Hockenheim, no gdzie właśnie miał wygrać Vettel, a spieprzył. Spieprzył na okrążenie i wyleciał z toru i właśnie w deszczu to było. Welcome to Germany for today's qualifying. Oby ten wyścig w Niemcach był w tym, no. Słoneczny dzień, tak jak teraz to wygląda kwalifikacje, no będzie ok. Powiedzmy. Dobra. Też wszystkim dziękuję za oglądanie, że pozdrawiam wszystkich.